z nami pani Kamila Różańska, żona Łukasza. Jakie towarzyszą emocje żonie bokserów przed walką? Wiadomo, że czuć napięcie, czuć zdenerwowanie, ale jakby ja w tym wszystkim, w tym całym zamieszaniu jestem głównie po to, żeby w domu była cisza, żeby był spokój, żeby zjadł, żeby położył się spać, wyspał i bardziej dbam o to, żeby w domu był spokój i taki komfort dla niego, bo już wystarczająco dużo rzeczy dzieje się dookoła. No właśnie o tym jedzeniu. Czy Łukasz jest nieznośnym Łukaszem, jak zbija wagę? Nie, nawet nie tak bardzo. W dużej mierze robi to poprzez po prostu ograniczenie jedzenia i bardzo, bardzo wyczerpujące treningi. Często słuchać rozmowy, wywiady sportowców, którzy mówią na przykład, że schodzą z meczu, są na ławce rezerwowych i to jest najgorsza rzecz na świecie. Oglądanie czegoś z boku, gdzie nie ma się realnego wpływu na to coś. Domyślam się, że gdy się bije mąż, to muszą być straszne emocje. Skoro ja jako dziennikarz starający się być neutralny gdzieś tym emocjom ulegam, to żona boksera musi strasznie cierpieć podczas tej walki, prawda? Z jednej strony tak. Ja może też mam małe doświadczenie, bo w zasadzie walka ze Szpilką była pierwszą walką, którą miałam zawodową, którą miałam okazję na żywo oglądać. Teraz no, emocje są inne niż były, bo wiem jakby z czym to się będzie wiązało, jak to będzie wyglądało. Ale no tak, rzeczywiście, emocje są bardzo duże, natomiast ja wierzę bardzo mocno w Łukasza i to jest jakby chyba klucz do tego wszystkiego. Jest taka teoria, że jeżeli sportowiec, mężczyzna ma osiągnąć sukces, musi mieć przy sobie mądrą kobietę, a z tego co słyszę, bo ja was oczywiście nie znam prywatnie, ale znam parę osób, które was znają, to chyba się dobrze dobraliście. No tak, jesteśmy bardzo szczęśliwi, zakochani i wydaje mi się, że to widać po nas. To ile lat można być zakochanym? No mam nadzieję, że cały czas. Tego wam życzę, tak samo jak wam życzę tego pasa i spełnienia marzeń, nie tylko prywatnych, ale i zawodowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.